Rodzina, tu na obrazku namalowanym przez dzieci, uśmiechnięta, szczęśliwa i w komplecie. Ale nie każda tak wygląda. Są dzieci, które nie mają takiego szczęścia. Porzucone, zaniedbane są, odbierane rodzicom i trafiają do domów dziecka. Szansą dla nich na normalne dzieciństwo są rodziny zastępcze, a ten piknik zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ma je promować. Dzisiejszy piknik właśnie jest pomysłem takim na propagowanie rodzicielstwa zastępczego, a równocześnie po to, aby na terenie miasta, na terenie powiatu jak najwięcej osób zgłosiło się do powiatowego centrum, aby, jeżeli czuje potrzeby pomocy innym. Taką potrzebę czuła pani Agnieszka, która razem z mężem zdecydowała się stworzyć zawodową rodzinę zastępczą. Sami mają dwoje własnych dzieci. Na początku nie brakowało obaw o to, czy się uda, ale szybko minęły. Czuję, że sprawdzam się w tym. Bo widzę rezultaty tego, bo może gdyby nie ja, te dzieci by nie miały szansy na lepsze życie, nie miałyby rodziców. W powiecie sanockim są zaledwie dwie takie zawodowe rodziny zastępcze. Jest też 78 rodzin niezawodowych, w których dziećmi opiekują się krewni. W tych rodzinach żyje w tej chwili ponad setka dzieci. Wszystkie te dzieci, które do mnie trafiają, to rodzice ich nie chcą. Nie chcą ich babcie, dziadkowie, bo to nie jest tak, że zabierają dziecko. Ta matka ma bardzo dużo czasu, rok, półtora, zanim kurator podejmie taką decyzję. Nie jest kwestia dnia. No chyba, że rzeczywiście sąsiad powie, że jakieś wyzwanie jest, że dziecko katują. No ale dzieci są tylko dlatego, że rodzice nie chcą się nimi opiekować dalej. Są niewydolni wychowawczo. Ale nie każda rodzina zastępcza.